Ale przepraszam, nie. Może ja wyjdę w ogóle i cię tu zostawię, zobacz. Tak, tak, tym przyciskiem wyciskasz bombę atomową, a tym odpalasz piosenkę. Bardzo, wiem, bardzo ładnie jest. A tutaj gdzie? A Żmudę Trzebiatowską rozbieram którym? No nie, to nie na tej, to w Wesce Rock na konsolecie. Słuchajcie, mamy skład Pendolino, tak jak mamy Dreamlinera. Pendolino już tak się powoli zaczyna ruszać po naszych trasach. No i miał być atrakcją trwających w Gdańsku targów kolejowych Trako, ale no będzie atrakcją, ale pomniejszoną urodowo, dlatego że go pomalowali wandale. No właśnie, graficiarze go, jak to się mówi, ochrzcili. O tak, właśnie, bo oni chrzczą. No ja wiem, że te wszystkie składy WKatki stare to chrzczą, bo one stoją gdzieś na poboczach same puste i to aż się prosi. Natomiast Pendolino, myślałem, że będą pilnować. No i nie ma tam żadnego ładnego kwiatka, ani jakiejś postaci właśnie, hip-hopowej. Coś fajnego, tylko no. Przez cały pociąg narysowali nieregularną czarną linię, która ma około 180 metrów długości. A może któryś z graficiarzy tak trzymał, zasnął, a drugi wsiadł, ruszył i po prostu to się tak samo bardzo malowało. Bardzo możliwe, że to tak się wyglądało. Tak zastanawiam, czy jak tak długa krecha, to oznacza, że a może to jakiś, wiesz, dłużnik, że to jest pociąg pożyczony, że on jest na krechę. Że na krechę wzięty? Ta, ta. Albo że to jest po prostu pierwsza linia tego pociągu oficjalna, no nie wiem, właśnie, że może której tak. Będzie no kursował, i to właśnie prawda? Jest ta linia. Czyli co, jaką się teraz będzie nazywał? Vandalino? Na przykład. Bo że polscy wandale to są szybsi od Pendolino. Wiesz, bo oni są na specjalnych środkach, podejrzewam, wiesz? Ta dzika bomba. Ej, wielka dzika bomba.